93 tysiące warszawskich przedsiębiorców wciąż czeka na wypłatę pożyczki z tarczy antykryzysowej. Prezydent Rafał Trzaskowski nie ma sobie nic do zarzucenia w tej sprawie i nie ma zamiaru przerywać swojej politycznej promocji przed wyborami prezydenckimi. W całym kraju wypłata pożyczek w wysokości 5 tysięcy złotych idzie dość sprawnie. Na mikropożyczki zostało złożonych ponad 1,5 miliona wniosków. Milion wniosków na dzień dzisiejszy jest zrealizowanych pozytywnie na kwotę 5 miliardów złotych. To 65% wykonania zadania. Poinformowała minister rodziny Marlena Maląg. Jednak w Warszawie obsłużono tylko 17% wniosków. Na wypłatę środków czeka aż 93 tysiące przedsiębiorców. Prezydent Rafał Trzaskowski odpowiedzialność za opóźnienia zrzuca na rząd. I radzimy sobie z tym. Pracujemy dzień i noc, również w soboty. Natomiast to, że rząd próbuje na nas przerzucać tutaj odpowiedzialność, to jest coś niesłychanego. Resort rodziny przekonuje, że wniosek o udzielenie pożyczki jest prosty, a procedura została maksymalnie uproszczona. Są też środki na obsługę, przypomina wiceminister Alina Nowak. Obsługa wniosku od strony pracownika to 4 minuty, czyli myślę, że wydajność pracowników powinna być zdecydowanie wyższa niż w mieście Warszawa. W stołecznym ratuszu z interwencją poselską pojawili się dziś ministrowie Piotr Müller i Michał Dworczyk. Towarzyszył im szef gabinetu politycznego premiera Krzysztof Kubów. Politycy chcieli się dowiedzieć, jakie są powody opóźnienia. Nie zastali jednak prezydenta Warszawy, zaoferowali jednak pomoc. My podobnie jak w przypadku awarii oczyszczalni Czajka pomożemy rozwiązać ten kłopot, ale musi być jasny sygnał ze strony pana prezydenta Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy nie chce jednak pomocy. Tymczasem politycy Solidarnej Polski reaktywowali stronę internetową Trzaskowski Watch, na której rozliczają Rafała Trzaskowskiego ze złożonych obietnic w kampanii samorządowej. Na 77 obietnic, które złożył, które da się policzyć, które da się zakreślić w czasie, nie dotrzymał aż 72. Rafałowi Trzaskowskiemu udało się zrealizować głównie obietnice złożone środowiskom LGBT.